Do kolizji auta żandarmerii wojskowej z cywilnym autem doszło na autostradzie A4 koło Środy Śląskiej, podaje RMF FM. Jak informuje radio, nikomu nic się nie stało. WP.pl. Jak wynika z informacji RMF FM, pojazdy żandarmerii wojskowej ekstrutowały kilkanaście pojazdów armii amerykańskiej. Nagle jeden z samochodów cywilnych wymusił pierwszeństwo. Ten manewr spowodował, że samochód żandarmerii przewrócił się na bok. Nikomu nic się nie stało. Uwaga, kierowcy! W wyniku zdarzenia dwa pasy w kierunku Wrocławia są zablokowane. Policja przypuszcza część pojazdów pasem awaryjnym. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejasie.wp.pl.